System Windows oferuje kilka sposobów chronienia komputera przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, takimi jak hakerzy czy wirusy. Aby przejść do opcji zabezpieczeń komputera, otwórz panel sterowania, a następnie kliknij ikonę zabezpieczenia. Najlepszym miejscem, aby rozpocząć, jest Centrum zabezpieczeń. To najszybszy sposób, żeby sprawdzić stan zabezpieczeń komputera i rozwiązać problemy z zabezpieczeniami. Widzisz zielone, żółte i czerwone światła dla zapory, aktualizacji automatycznych i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem? Kolory wskazują stan zabezpieczeń każdego z tych obszarów. Pierwsza jest wbudowana zapora systemu Windows. Tutaj widać, że już jest włączona, co jest ustawieniem zalecanym. Zapora pomaga blokować potencjalnie szkodliwe programy próbujące wysyłać informacje z komputera lub odbierać je. Możesz jednak zezwalać na takie działanie programom, którym ufasz. Następne są aktualizacje automatyczne, które pobierają ważne aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows, gdy jesteś w trybie online. W tym miejscu Centrum Zabezpieczeń pokazuje nam, że aktualizacje nie są instalowane automatycznie. Aby to naprawić, kliknij test strzałkę, a następnie kliknij przycisk Włącz teraz. Gdy aktualizacje są pobierane lub instalowane, ta ikona jest wyświetlana na pasku zadań. Możesz ją kliknąć, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji. Obszar Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem monitoruje stan narzędzi pomagających chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Obszar ochrona przed wirusami pokazuje, czy na komputerze uruchomiony jest program antywirusowy. Możesz kliknąć ten przycisk, aby dowiedzieć się więcej na temat programów antywirusowych i nabyć jeden z nich w trybie online. Po zainstalowaniu programu antywirusowego jego stan jest wyświetlany tutaj. I na koniec obszar ochrona przed programami szpiegującymi. Tutaj możesz zobaczyć, że program Windows Defender jest włączony. To narzędzie automatycznie wyszukuje i usuwa programy szpiegujące oraz inne potencjalnie niepożądane oprogramowanie. Zauważ, że teraz wszystkie światła są zielone. Oznacza to, że wszystkie te narzędzia są włączone i pomagają chronić komputer. To wszystko. Teraz już wiesz, jak sprawdzić ustawienia zabezpieczeń, pomóc zapewnić bezpieczeństwo komputera i najważniejszych danych.